najpierw dziękuję bardzo za Pana wykład, to jest taki bardzo ciekawy i dużo było takich rzeczy, no dla mnie przynajmniej no, takich nowych i tak interesująco sprawiedliwych. Ale chciałabym to zapytać, wydaje mi się, że Pan tutaj bardziej mówił o tym, że państwo potrzebuje humanistyki, tak? Ale na ile na przykład civil society, da, to może być jakąś, no nie wiem, alternatywą, czy jakimś takim adresatem tej humanistyki, no przynajmniej w jakimś większym stopniu, tak? Jeżeli porównywać z Europą Zachodnią, czy może jakoś jakieś, nie wiem, no, ruchy opozycyjne albo jakąś takie grupy społeczne mogą no, potrzebować większego rozwinięcia pewnych no, nurtów humanistyki i czy są no, to jakimś takim kierunkiem też perspektywnym naprawdę dla humanistyki. Tak, no właśnie, bo to jest ta różnica między nami, prawda? Że to państwo polskie rzeczywiście ono. No jest wyraźniejsze, jego rola jest silniejsza, tak, niż na Ukrainie niewątpliwie i stąd ta moja koncentracja uwagi, tak, w tej wypowiedzi. Natomiast, no wie pani, to jest właśnie dobre, bardzo dobre pytanie. Jakie jest właściwie oczekiwanie, jakie jest właśnie zapotrzebowanie, tak, na obrazy przeszłości, no, na historię, tak, ze strony społeczeństwa czy społeczeństwa obywatelskiego. Ja mam wrażenie na podstawie obserwacji Polski, że to jest tak, że przede wszystkim jest zapotrzebowanie na obrazy 20. stulecia. Tak? Że to prawie bardzo rzadko sięga wstecz. Tak? W związku z tym instytucje, które zajmują się gdzieś tam od 1914 roku, a jeszcze lepiej od 1939 historią, bywają takie instytucje społeczne, które jak Karta w Warszawie, jak Brama Grodzka w Lublinie, tak, które owszem działają, natomiast no tu to są żywe ośrodki, rzecz jasna, działalności, ale wydaje mi się, że nie rośnie ich udział, nie rośnie liczba tych, którzy w tym uczestniczą. Być może to wynika właśnie z nadmiaru instrumentów państwa. Tak, że Instytut Pamięci Narodowej, który ma tak wielokrotnie większy budżet niż one wszystkie razem wzięte w kraju, tak, bo ma około 200 milionów złotych tego budżetu, około 2000 pracowników, ponad 100 pracowników naukowych, historyków wyłącznie od okresu 1939-1989, tak, ponad 100, w 11 oddziałach w kraju. Tak. W związku z tym być może jest tak, że on przytłacza, tak, te instytucje społeczne i w konsekwencji a jednocześnie jego efektywność jest ograniczona, bo to idzie bardzo często taką drogą przez szkoły, przez nauczyciela, który przyprowadza do instytutu, prawda, swoich uczniów, no i przekształca taką tradycyjną lekcję bardziej, prawda, nie ma charakteru żywego, uczestnictwa ludzi, prawda, uczestnictwa w projekcie, tak, na przykład właśnie pozyskiwania jakichś obrazów przeszłości, robienia wywiadów, jak to jest w tych instytucjach społecznych, prawda. W związku z tym, jakie są perspektywy? No, perspektywy pewnie są, chociaż tu jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie to, że te obrazy historii XX wieku ulegają bardzo łatwo polityzacji. Prawda? To znaczy, i mają silny związek z aktualną polityką i aktualną walką polityczną. W Polsce na przykład, prawda, ten powiedzmy etos żołnierzy wyklętych, tak zwanych, tak, prawda, tych post-akowskich już formacji, tak, tu można się zastanawiać, jak to jest na Ukrainie właśnie z zainteresowaniami UPA, tak, i z tym etosem, czy to jest porównywalne. On w dużej mierze wiąże się z prawicą, tak, prawda, no w tej chwili z opozycyjną, no państwo wiecie, że wynik wyborów wczorajszych jest taki, że nie wiadomo, jak to będzie, prawda, ale pierwszej tury, tak, ale dotychczas, prawda, od 2007 roku długi czas ta dominacja centrum, można powiedzieć, tak, na scenie politycznej, to oznaczało, że zainteresowanie pewnymi, jest silne zainteresowanie i chyba największe właśnie tymi obrazami historii narodowej, martyrologicznej, heroicznej, prawda? I ono jest bardzo silnie powiązane z krytyką rzeczywistości współczesnej. Tak? To znaczy poczucie frustracji, tak? Poczucie niezadowolenia z obecnego obrazu Polski, tak? Z tego, jak ta władza rządzi, prawda? Jaki ten kraj przez to jest, tak? Że ona rządzi.
właśnie skłania do zainteresowania nad takimi obrazami, gdzie właśnie ci ostatni sprawiedliwi, tak, prawda, w lasach, prawda, po wojnie, tak. To są, i tu mamy spory obszar działalności różnych stron internetowych, środowisk, prawda, to, no ale to jest taki rodzaj zainteresowania historią, który, jak mówię, no jest silnie upolityczniony, prawda. W nim nie ma właściwie miejsca na nic innego poza tymi skrajnymi doświadczeniami. Tak? Śmierć, prawda? Ofiara, bohaterstwo, jednoznaczne obrazy, czarno-białe obrazy, prawda? A to jest pewne zapotrzebowanie. Natomiast właśnie zapotrzebowanie na historię tą, którą nazwiemy historią antropologiczną, prawda? Historią, mikrohistorią, tak? Też pewne jest, oczywiście, IPN go nie zaspokaja. Te muzea, no one też te wielkie narracje raczej reprezentują, prawda? Więc też nie bardzo zaspokajają, tak? W związku z tym to jest tutaj pewne zapotrzebowanie, oczywiście. I właściwie nie ma wielu instytucji, które by na to zapotrzebowanie odpowiadały, prawda? To powiedziałbym, że może na rynku pism, bo Polska, to też nie mówiłem o tym, bardzo ciekawe doświadczenie, Polska dziś to bardzo duża liczba dodatków do tygodników, a nawet do dzienników z takimi dodatkami historycznymi, tak? Raz w tygodniu, tak? Dodatek historyczny do Gazety Wyborczej choćby, tak? Głównego dziennika, prawda? Bardzo duży rynek tego, na Ukrainie tego nie ma, prawda? Jest to raczej w internecie. I tutaj mamy do czynienia z absolutną dominacją takich periodyków, które są związane z opozycyjną prawicą. Tak? Obraz przeszłości jest właściwie krytyką rzeczywistości współczesnej, tak? Na łamach takiego pisma, prawda? I pozostają stosunkowo nieliczne takie jak Gazeta Wyborcza, Polityka, periodyki, które starają się zaprezentować jakąś kontrę, tak? Do tamtego obrazu, interesując się właśnie takim podejściem antropologicznym, prawda? Historia kobiet, historia przedmiotów, historia medycyny, jakieś serie tego rodzaju, prawda? Więc jest to zapotrzebowanie, tak? Ale nie powiedziałbym, że jest to jakiś silny ruch tutaj z tej strony. Być może dlatego, że Polska, właśnie państwo, wytworzyło nadmiar instytucji. Tak? Ten IPN w szczególności. Nadmiar instytucji, które właśnie tą historią zarządzają. Zarządzają tym samym pamięcią, tak? W związku z tym ja nie widzę specjalnie jakichś ruchów społecznych oddolnych, te, które by stanowiły tutaj jakąś alternatywę niezagospodarowanym polem. Tak? Na Ukrainie sytuacja inna. Z tego wynika, że nie należy z tą rolą państwa przesadzić. Tak? Zbyt bardzo ją rozwinąć, tą rolą państwa. Dlatego mówię o tym, że ta pierwsza rola, prawda? Żeby humanistyka była międzynarodowa i żeby sami humaniści, prawda? Decydowali o tym, czym się zajmuje humanistyka, bo to tak wygląda. To tak. Ale ta druga rola z tymi instytucjami, które zarządzają pamięcią, tak? Naszą, prawda? Zaczynam mieć wątpliwości, czy to w Polsce wychodzi i czy to nie zabija właśnie jakichś inicjatyw społecznych. Dziękujemy. Proszę. Andrzej Kołyszyn. Знаємо, що в Польщі вдалося пане Андрій, реформа... а я думаю, що може краще по-українськи. Добре. Давайте, щоб люди не боялися. Хотів вимахнути, це не вийшло. Отож, нам всім відомо, що в Польщі одна з реформ, яка вдалася, яка для України вважається зразковою, це реформа самоврядування, яка перенесла чимало і бюджетних потоків, і повноважень на місця. Мені здається, що це могло би стати непоганою підставою для розвитку, скажімо, регіоналістики, регіональної історії, медієвістики, як відходу від цього меганаративу, такого заснованого на драмах ХХ століття, а який показує якісь принади локальних спільнот. Чи це якось перекладається на стратегії розвитку гуманістики в Польщі, чи це абсолютно вухи окремо, котлети окремо? Реформа самоврядування і гуманістики? Myślę, że zupełnie to jest okremo, tak? Czyli oddzielnie, tak? Prawda? To znaczy, jak wiemy, reforma samorządowa w latach 90. jeszcze została wprowadzona, prawda? I podobnie jak na Ukrainie, władze samorządowe w pełni dysponują możliwością określenia przestrzeni symbolicznej,
tak? Czyli nazwy ulic, prawda, pomniki, tak? No, to tak samo jest na Ukrainie, prawda? Prawo jest takie samo, one decydują o tym, co jest jak nazwane, gdzie jest jakiś symbol w tej przestrzeni i tak dalej. Ale żeby tutaj były właśnie samorządy jako finansujący, jako inicjator, tak? Takich właśnie zainteresowań historycznych, regionalnych. Na poziomie większych miast trochę tak, no właśnie Lublin, Brama Grodzka, to oni korzystają właśnie ze wsparcia pieniędzy samorządowych, prawda? To tu jest tak, to widoczne, ale to takich dużych miast, no powiedzmy, nie wiem, na ile jest 8-10 w Polsce, nie więcej, prawda? Na takim poziomie regionalnym wydaje mi się, że nie, niestety nie ma. Na tym powiatu, gminy, tak, tam to właśnie chyba się traktuje jako państwowe, taką państwową rolę, prawda? Zajmowanie się, tak, przeszłością. Duże miasta finansują. Duże miasta finansują. A małe to oczywiście nie. Tak, no duże miasta finansują, chociaż te największe takie projekty, no to jak, to też jednak są państwowe, tak, znaczy jednak z budżetu centralnego, tak, natomiast jest pewien udział, owszem. Znaczy w dużych miastach, no jak Państwo wiecie, teraz jest silne zainteresowanie, właśnie nie wiem jak to jest z tym na Ukrainie, w Polsce jest silne zainteresowanie ruchami miejskimi. Ruchy miejskie. Nowi mieszczanie, tak, tak zwani, prawda? No już tam przychodzi z zachodu taka moda na to zainteresowanie, czyli ludzie, którzy są współdecydować o przestrzeni, organizacji przestrzeni, prawda? Jest moda na budżet partycypacyjny, tak? Czyli żeby tam część budżetu samorządowego sami obywatele zdecydowali o wydatkach, czy nawet jakieś małe referendum się robi, tak, co do tego, jakie te wydatki mają być. I czy tu się pojawiają jakieś inicjatywy, o wydajmy, dajmy na to, żeby ten skwer był imienia tam kogoś, prawda, czyli na upamiętnienie, tak? Nie słyszę. Nie słyszę. Ludzie chcą oczywiście czego? No, wygodniejszej drogi, prawda? W ogóle placu zabaw dla dzieci chcą, prawda? Bo nie ma tak i tak dalej. I w ten sposób partycypacyjne budżety się rozwijają, prawda? Ale nie na tego rodzaju inicjatywy, że my tu na przykład utrwalimy znanego lekarza, na przykład, prawda? Który wywodził się z tej miejscowości, a potem zrobił karierę światową. Nie wydaje się, żeby była taka potrzeba. Także jeszcze raz mówię tu o tej przeroście roli państwowej być może. Jakie pytanie, proszę. Można Proszę. Śpiewa ciągu? Ja bym to proszę, ja poczuł, bo nas nie ma w Ukrainie. Nas praktycznie pojęcia humanistyka, humanitarnej nauki, ono już nie funkcjonuje. Faktycznie, no może tu dwukuje, jak powiem teraz, mnie tam. Poza tym, takich doświadczeń nie ma. Якщо десь воно там щось таке є, то десь поза кулісами, щоб ніхто нічого не чув, на рівні міністерства, на рівні інтриг. От у нас така гуманітарна політика, але очевидно такі речі треба говорити. Він особисто то, що я може знав, я не цікавився спеціально, але знав з якихось випадкових джерел інформації, що відбувається в Польщі. Там, власне, що розповів, тобто як оце в них іде ця сфера служення, як би цього фінансування притоку інвестицій, історичних досліджень, з одного боку, а з другого боку, підтримка держави таких історичних досліджень, які мають безумовну політичне скерування, там інститут національної пам'яті. А разом з тим мені зрозуміло, що нас чекає. Тому що ні для кого не секрет, що зараз є, і це говориться, скажімо, відверто на рівні Фейсбуку, що сучасний міністр освіти Квіт твердо переконаний в тому, що Національну академію наук треба ліквідувати, принаймні реформувати. Але це не говориться вголос. І очевидно, що тут є за що її ліквідовувати, тому що присутність в рядах академіки радника Путіна, причому була широка громадська ініціатива, щоб принаймні його звідти виключити. Але навіть на це наша академія наук, Литвина, якого весь час звинувачуєш плагіаті, а зрештою досвід людини, і далі академії. Ну і ця наша президія там з'їдає десь трохи не половину всіх видатків бюджетних, які приходять на цілу академію наук, вони самі їх споживають. А потім в іншому то, що лишається, що дає, ясно, що так не може бути. Але як ця реформа буде проведена, я не знаю, я то, що Томаш можу сказати тобі, що
він запланував аудит Академії наук, який мав відбутися вже, а чомусь він відкладається, але аудит з якою робиться метод, щоб з'ясувати, що воно там є насправді, а потім прийняти якесь рішення. Так що як це вже в нас в 70-х роках, так як в Америці ліквідовані були ці галузеві інститути наукових дослідів, те саме в Радянському Союзі, до речі, було. Але тут зовсім інакша ситуація через те, що наші викладачі, насамперед державних університетів, вони так завантажені, що вони не дуже мають час на наукові дослідження, тому, власне, галузеві інститути тут були передтрадиційно. Ну, як буде цього разу? Побачимо, але безумовно ми стоїмо на порозі великої реформи, і в якому вона форматі буде незрозуміло, мабуть, це ніхто ще не знає, сам міністр освіти, але він має таке чітке переконання, що це щось треба змінити, і, мабуть, щось таке і змінить. Ну і другий фактор – це війна. Тому що золотовалютні запаси України – це 9 мільярдів, це смішно. Це я не знаю, чи вони покривають двомісячний імпорт. Я думаю, що ні. Це смішно для такої великої держави, як Україна з населенням 45 мільярдів. От. Відповідно, йде перерозподіл коштів. Звичайно, в кого забирають? Науковці, наука в першому чергу, тому що вона в нас фінансувалася завжди, так, за залишковим принципом. От. І знову ж таки, те саме, що в Польщі. В лютому переглянули бюджет Академії наук, зменшили фінансування десь на 20%, а Інститут національної пам'яті, навпаки, додали йому фінансування, збільшили, здається, двічі його. Тобто те саме, тобто є пріоритет. І, мабуть, що воно буде розвиватися так, як і в Польщі. Хоча я не впевнений, це вже останнє, то, що я говорю, як запитання. Мені здається, що це все характерно для всього світу, принаймні Центрально-Східної Європи. Тому що суспільство все менше цікавиться історія, або все ж таки то, що там сталося з якоюсь мартирологією національною, там з масові морди, але очевидно своїх, а інших це нас не цікавить. От такі резонанси. А такі як медіалістика, вона не викликає бурхливих там дискусій в суспільстві. Тому і щороку десь, наскільки я знаю, це в Центральноєвропейському університеті. Це менше і менше бажаючих навчатися по спеціальності медіаліста. Тобто там десь років 2-4 тому стояло питання взагалі про закриття факультету медіалістики, тому що ніхто не хоче йти. Тобто моє питання, чи дійсно це характерно для, можливо, для цілого світу, чи для Європи, чи якоїсь її частини, що йде процес цей поступового зменшення зацікавлення сферою історичної науки. Історичні факультети не добирають студентів. І відповідно, само собою, постає питання про їхнє закриття, принаймні як Польща. Znaczy, zacznę może od tego, co pan Ihor tutaj powiedział w pierwszej kolejności, prawda? Że jakby Sechi Kwit on przychodzi, prawda, z Mohylanki, tak? Czyli chodzi z tego doświadczenia takiego społecznego właściwie, prawda? Tam wprawdzie jest dotacja państwowa, ile się orientuje na Mohylance, ale no, jednak ona ściąga pieniądze grantowe z różnych źródeł, prawda? Z własnej fundacji, tak, z zagranicy, prawda? Tak. Więc on przychodzi z tego doświadczenia i w związku z tym jest większa skłonność zacząć zupełnie od zera, tak? Prawda? No, Akademia Nauk to może być pierwszą ofiarą. Otóż w Polsce też taki moment był. Też taki moment był, kiedy Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy doszło do władzy, teraz być może w tym roku dojdzie po raz drugi, jeszcze nie wiemy. Wczorajsze właśnie wyniki stawiają znak zapytania nad tym, no ale w każdym razie doszło w 2005 roku. Wówczas liderzy tego ugrupowania, bracia Kaczyńscy, rozważali likwidację Akademii w dużej mierze dlatego właśnie, że ona jeszcze nie była zreformowana, ale jednym z argumentów było to, że to jest instytucja sowiecka. Prawda? Bo ona, w Polsce istniała tak zwana Polska Akademia Umiejętności. Ona z Krakowa, tak? Jeszcze właśnie z galicyjskiego autonomicznego okresu, prawda? Pochodziła i to była ta ich zdanie, instytucja narodowa, prawda? Natomiast pan, no to na wzór sowiecki, prawda? Akademii Nauki do likwidacji, tak? Ale oprócz środowiska profesorskiego był na tyle duży, tak? Że on się w końcu zatrzymał. Przez te 2 lata, kiedy rządzili, znaczy on, mówię, Jarosław Kaczyński, tak? No, lider PiS-u.
Przez te dwa lata rządów tego nie podjęli, potem przyszła Platforma Obywatelska, rządy centrowe i ci wpadli na pomysł moim zdaniem lepszy. To znaczy nic nie robimy z tym panem specjalnego, tylko wszystkim dajemy te same warunki konkurencji. Przetrwacie albo nie. Wykażecie się, prawda, w porównaniu z uniwersytetami, w porównaniu z instytucjami innego typu, takimi nawet jak Centrum, tak, Historii Miejskiej, czyli tymi społecznymi, które też mogą o granty występować, prawda? I dacie radę albo nie, prawda? Najwyżej część z was zamkniemy i już mówię, 15 jest w tej chwili na prostej drodze do zamknięcia, tak? Bo dostało kategorię C, a więc 1/4, 1/5 Akademii już powoli jest likwidowana, tak? W związku z tym, mi się wydaje to rozwiązanie lepsze, tak? Znaczy ono jest takie, no może nam się wydawać takie darwinistyczne, ale jednak ludzie jakoś rozumieją jego no, względną sprawiedliwość, tak? W cudzysłowie, prawda? Ja sam drugie zatrudnienie mam w tej, zresztą tu, prawda, Wołodymyr mówił, zatrudnienie mam w Instytucie Studiów Politycznych PAN, tak? I to, no, to stanowisko pracy w ogóle nie jest w tym momencie bardziej pewne ono, tak? Niż w niepublicznej uczelni Collegium Civitas, która z kolei boryka się z niżem demograficznym. Prawda? Obydwa są bardzo mocno zagrożone, ale ja widzę w tym wszystkim sens, tak? Znaczy w tej zmianie, tak? Ta zmiana, ona redukuje tą pozycję startową, odbierając przywileje, odbierając ten status Akademii jako części państwa, tak? A już i w konsekwencji wszyscy sobie muszą poradzić na tych samych warunkach. To jest pierwsza kwestia. Natomiast to, czy w ogóle zainteresowanie historią słabnie, szczególnie poza tym aspektem 20-stuleciem, tak. Jak studenty, odpowiadając z tak. Fakultetem, czy zmęczył się, czy nie? Znaczy, no, to mi się wydaje, że to jest tak, no, to znaczy, że na pewno stopniowa zmiana, tak, w Europie Zachodniej nie jest tak głęboka jak w naszym regionie, tak? Znaczy ona też jest, też to idzie powoli w tę stronę, ale ona nie jest tak głęboka jak w naszym regionie, w Polsce, na Ukrainie, w sąsiednich krajach jest najgłębsza, ten spadek zainteresowania, dlaczego? Dlatego, że ta historia narodowa, narracja narodowa, tak? Ona była tak silnie dominująca w ostatnim okresie, że jakby ogół społeczny utożsamił historię w ogóle z tą narracją narodową, tą właśnie martyrologiczną, heroiczną XIX i XX wieku. Prawda? Że młodzież w szkołach utożsamiła przeszłość w ogóle i wiedzę o przeszłości z tego rodzaju narracją XIX i XX wieku. Czyli o czym to jest? O bitwach, o powstaniach, o syłkach, o cierpieniach, tak? Prawda? Co, jak wiadomo, od rzeczywistości, od doświadczenia młodego człowieka współcześnie bardzo odstało, prawda? We wszystkich krajach. W związku z tym tu jest dodatkowe źródło kryzysu, które powoduje, że u nas to jest głębiej odczuwalne, tak? Niż w krajach zachodniej Europy, tak? W Ameryce to chyba żadnych specjalnych zmian nie ma w tej takiej rekrutacji, tak? No więc chyba w miarę konstant, jeśli chodzi o liczbę, tak? Ludzi, którzy przychodzą na te studia humanistyczno-historyczne. Także to ja bym to tak powiedział, że tak wygląda. I mnie się wydaje, że... No nie ma takiego, że nie widać. Tak. Także to jest regionalne o wiele bardziej, prawda? I teraz właśnie wojna, tak? Na potrzeby państwa, że to państwo musi tej narracji użyć jeszcze raz, tak? Ono musi, ja mu się przynajmniej tak wydaje, że ono musi, prawda? Użyć tej narracji, która jest narracją narodową, narodowotwórczą, prawda? Przeciwstawić się agresji, prawda? No, widzimy, co się dzieje, proszę państwa, no, jest przy okazji rozmaitych rocznic, w ostatnim roku mówię, prawda? Przy okazji rozmaitych rocznic jest mowa o zjawiskach, które w obecnej wojnie występują przez pryzmat jakiejś rocznicy historycznej, prawda? Jak była rocznica Hołodomoru w listopadzie, prawda? Mamy zawsze to przecież sobota listopada. No to nie wiem, czy państwo pamiętają, Poroszenko mówił o tym, że podobny głód grozi nam na terytoriach okupowanych. Tak? Czyli używanie tych obrazów, tak, w przeszłości do charakterystyki obecnej sytuacji, ze wskazaniem, że to znowu Rosja jest sprawcą. Ja nie mówię, że ona nie była sprawcą Hołodomoru w sensie władz radzieckich. Ja się zgadzam, były one sprawcą, prawda? Natomiast no, w tej chwili, tak, rysowanie obrazu, zgodnie z którym, prawda, tam za chwilę umrą ludzie z głodu i winny jest Putin, jest używaniem obrazu historycznego do czego? No, do takiej mobilizacji wojennej, prawda? Więc tego rodzaju sytuację mamy i no, mi się wydaje, że to jest ta droga, która niestety nie odrodzi zainteresowań społecznych przeszłością, tak? A już na pewno nie mediewistyką, tak?
prawda? Bo ludziom historia się kojarzy cały czas właśnie z tym martyrologiczno-faryjczym obrazem, tak? Z jego politycznym wykorzystaniem, z jego takim narzuceniem przez szkołę, tak? I przez inne instytucje, jak IPN na przykład, prawda? I tu... Panie Wodeo, można podążyć? No proszę, tak akurat. To ja tu wie, że tam kiedy tam zaczynają przyjęć swoją, to znałem, czy ty znajesz sprawozdanie publikacji ukraińskiej, z której się utrzymało, że stało sobie było, że taki konserwatywny organ spełnił miejsce na dyskusji w 2012 roku, tam była wspólna publikacja Tołoczka Олексія i Zabezpieczenia Nacji. Teoria Nacji i Kasjan. Czy znajesz tą statię? Nie. Nie znasz. Nie. Ale bardzo jestem ciekaw. Bo pierwszy raz takie, skąd ja pamiętam, nikogo nie było, ale taki gosto krytyczny pogląd na nową drogę w polskiej historii w stanie 20-tych, kiedy, ty znasz, że tam taki styl Касьянова, taki duże іронічний, самий іронічний, як він то все називає науковий націоналізм. Так. І виявилося, що ця тенденція посилюється. От цікаво, як, ну це насамперед київський осередок, який тут історія, як реагували війну в Донбасі, то вони започаткували новий журнал, як він називається, «Знищиться права Україна». Ну, яка відповідь на концепцію Юго-Востока, Новоросії, там. І там є дуже гострий критик, насамперед, Олександра Галенка. Він каже, панове, подивіться на підручники, які ви писали з історії України. Там є Київ-Львів, а чи там є Донецьк, чи там є Одеса. І так весь час. Завжди ви самі конструювали ворожий образ. Ворожий, тому що там жили кочівники, вони весь час загрожували Київській Русі, потім козаками і так далі. А потім поставили оці креоли, і так, ну він каже, що це є згубна була така постановка, це відчування і так далі. І там в такому русі є багато інших. Тобто є процес навпаки такий до такого критичного переосмислення дорог. Тобто навпаки не в тому, що там є українці і все. А тут навпаки, я не знаю, як це буде далі продовжуватися, але принаймні ну, є така тенденція до цього. І, невідомо, як то далі буде, ну але ще можу сказати свого особистого досвіду, бо я був нещодавно в Криму. Я був у 2012 році. Там було все спокійно. Але люди, які з контролем, така місцева інтелігенція, досі ліберальна, російська інтелігенція, яка хотіла Росію, яка вже зараз не хоче. Але тоді хотіли, кажу, не росіяни, це нормально. І вони мені сказали одну річ, яка мене дуже вразила, я засміявся. Знаєш, що мене здивувало, що надзвичайна критична настанова щодо Януковича, майже ненависть місцевої людності. За кого ви будете голосувати? За Януковича. А чому? А ми не хочемо, щоб Бандера прийшла. Мені було смішно тому. Але люди так думали, і вони були переконані в тому, що саме так є. І от чому так сталося? Я не хочу відповідати запитання, але я вже розумію, чому. Оця глобіфікація надмірна Бандери, це бандероманія, оці пам'ятники монструального типу Бандери, вони сформували цей образ. Я думаю, коли-небудь з'явиться молодий допитливий історик і дасть відповідь на це питання. Це штучна демонізація, самодемонізація західної частини. Повідомо, наскільки вона себе вплинула на те, що там сталося. Це до того, що ти сказав. Ну, то є дуже цікава проблематика, рзечевіще, правда? Znaczy, ja może tak zacznę od tego, że ja się tym jak najbardziej dużo zajmowałem. Znaczy, w tej książce nie, tutaj to są takie eseje, ale w tej mojej poprzedniej książce, tak, jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość, gdzie ja właśnie całą taką, 2007 rok jeszcze, tak, wydania, prawda, to takie strasznie opasłe dzieło, to 800 stron, prawda, coś strasznego, tak. To ta charakterystyka tej ukraińskiej historiografii, zajmowałem się tym bardzo dużo. Właściwie jakie są te ujęcia całej konstrukcji, prawda, historii narodowej, właśnie obejmują albo nie obejmują wschód, południe, prawda, i wychodząc od tych dyskusji, które były prowadzone jeszcze w Kiusie, w Harvardzie, prawda, w 60-tych, 70-tych latach i tak dalej. I, więc ja myślę, że
Ja się zgadzam, tak, z tym. Z tą krytyką, którą tutaj przywołałeś, krytyką Tołczki i Kasjanowa, ja się z nią zgadzam, jak najbardziej. Tak od dawna myślę o ukraińskiej narracji narodowej, że ona była no, zbyt etnocentryczna po prostu. 20 lat. Tak. Tyle tylko, że sam już nie wiem, czy akurat ci dwaj, czy oni jeszcze są przekonujący, bo oni o tym mówią już 20 lat. Właśnie oni o tym mówią od bardzo dawna, prawda? Akurat oni, tak? I jakoś nic się nie zmienia, tak? I ja już to rozmawianie o trochę o Kasjanowie, tak, w szczególności, to ja nieraz te rozmowy prowadzę, prawda? I oni no, rozmaici obserwatorzy powiadają tak, no dobrze, on to krytykuje i z punktu widzenia teoretycznego, nowoczesnej historiografii to ma rację, tak? Ale on sam jest częścią tego systemu, no bo pracuje w tym głównym instytucie NAMU, prawda? Jest tam filarem, tak, jednego z zespołu i powiedzmy same badania, tak, jakieś nowoczesne badania, które by tam były prowadzone, to gdzie właściwie one są, tak, w tym jego zakładzie, w jakichś innych zakładach, no może gdzieś tam są, tak, ale jest ich niewiele cały czas, prawda, czyli to jest taka no, trochę sytuacja, że to są ludzie, którzy działają jakby ze środka systemu, prawda, oni nie działają z zewnątrz systemu i nie krytykują go z zewnątrz, prawda, tylko oni są w samym systemie i go krytykują i tak do pewnego stopnia wyrobili sobie takie pozycje krytyka, tak, intelektualnie to jest wszystko przekonujące, ale wynika z tego nic nie wynika. Oczywiście w dużej mierze to dlatego nie wynika, że nie było odpowiednich warunków politycznych do zmiany, prawda? Bo kolejni prezydenci potrzebowali czego? Potrzebowali tej narracji narodowej, tak? Prawda? Tej martyrologicznej, tej bohaterów. I to praktycznie wszyscy. Ja z Kasjanowem niedawno rozmawiałem i Kasjanow powiada mi w pewnym momencie tak. Dyskurs narodowy peremahae kożdoho, tytułem. Tak? Czyli czy to jest Janukowicz, czy to jest Juszczenko, peremahae kożdoho. To znaczy, że każdy będzie właściwie mówił tym samym językiem, jego zdaniem. Tak? Tylko tyle, że oczywiście no, inna jest ta koncepcja Ukrainy, prawda? U Juszczenki, inna jest jej przyszłość, tak? Inny jest akcent na, a to na ruch, prawda? Nie, wołnowsko-łupowski, a to na ruch, prawda? No, postsowiecki, tak, jakąś pamięć, tak, ale to cały czas jest wyłącznie narracja narodowa, prawda? I to by można było przełamać przez jakąś taką systematyczne prowadzenie badań, powstawanie prac. One się oczywiście powstają, no, owszem, no, powstają tu, tak, we Lwowie, powstają co do epoki nowożytnej w kręgu Jakowenko, prawda, przecież cały szereg prac, tak, powstało. No niemniej jest ich za mało, prawda? Takiego ruchu oddolnego, tak? Badawczego, nowych podejść, nowych badań, które wychodzą poza ten paradygmat, prawda? Tego jest cały czas rzeczywiście za mało. Tu to wprowadzenie tej konkurencyjności grantów naprawdę by się bardzo przydało. To naprawdę musiałyby wygrywać. Ten system tak działał, wierzcie Państwo, że wygrywają rzeczy nowatorskie. Nie takie, że ktoś ma wielkie nazwisko, prawda, i on robi ciągle to samo, nie? Ale jeszcze raz mu dadzą, bo na pewno on nie zmarnuje tych pieniędzy, tak? Bo ileś razy już prowadził grant. Nie, rzeczywiście nowatorskie, tak? Nowatorskie podejścia i to mi się bardzo przyda. No, ale to... Ale to Tomasz niedawno ze swojej kolektywy, tym bliższe. A budynek Nacjonalnej Akademii był w samym centrum Bożym Gminy i tak. Tam przechodził z rąk w rękę. To też wpłynęło dużo na ludzi. Tomu takie doświadczenia nowatorskie, jak to nie dziwne, podtrzymuje Smolik, który sam należał do partii Nina. No, tak, owszem, tak. Proszę. Ну, я маю одне питання до пана професора і одну рефлексію з приводу питання про кризу гуманітаристики, зокрема на наших теренах Центрально-Східної Європи і в Західному світі. Мені здається, що в Західному світі її немає такої виразної саме тому, що там не було такої інструменталізації історії, як було в Східній Європі, зокрема. Ми всі з вами добре пам'ятаємо, що поступити на історичний факультет – це 80% піти працювати в якісь добрі комсомольські, партійні органи на добру роботу. І люди йшли, власне, за цими привілеями в основному, а не за романтичним баченням історії як дослідницького процесу.
Натомість на Заході, хто йде вчитися на історичний факультет, це романтик по своїй суті, бо він буде жити завжди незаможно, буде залежати від грантів і так далі. І ця, і для них нічого не змінилося. Для них нічого не змінилося з роками. Для нас сильно змінилося, бо ця інструменталізація історії просто відійшла в наших пострадянських країнах. І все, і наша ситуація просто зараз інша, і тому ми маємо таку виразну кризу гуманітаристики. А крім того, наша історична наука була закрита за тими інтелектуальними мурами насамперед. Нам не треба було знати мов, нам не треба було розумітися на різних новаторських тенденціях, і ми були законсервовані. І коли ці стіни впали, ми зрозуміли, наскільки ми відстали, і чи можемо ми догнати, і чи хочемо ми доганяти врешті-решт цей світ, скільки нам це буде коштувати і так далі. Знову ж таки, тут треба романтики, які готові покласти свій добробут на те, щоб от рухати цю науку. Тому така криза мені видається, принаймні. Але в мене є питання до пана професора. Отже, виразна криза гуманітаристики в Польщі і виразна криза гуманітаристики в Україні. Пропозиції Еви Думанської є дуже цікаві насправді, але вони практично розмивають межі гуманітаристики як такої. Це вже щось, що в нашій свідомості погано в'яжеться з гуманітаристикою. Натомість, наскільки я орієнтуюсь, зокрема, в ситуації в польській історіографії так цікаво, методологія історії живе окремим життям, і практична історія живе, історіографія живе окремим життям. Отже, наскільки пропозиція Еви Думанської можлива для акцептації у польській історіографії, і як оця пропозиція взагалі може змінити перспективи гуманітаристики як такої, і наскільки ця зміна запотребувана суспільством, такої нової гуманітаристики? Дякую. Tak, no rzeczywiście, to znaczy ja się w zasadzie zgadzam z taką obserwacją, że w Polsce jest całkiem rozwinięta refleksja metodologiczna w historiografii, która nie przekłada się tak, na wykorzystanie tych metodologii w rzeczywistych badaniach. To znaczy, no przekłada i nie przekłada, ale w większości nie przekłada. To znaczy, to jest trochę tak, że Domańska jest tak awangardowa, myślę, że wszędzie, znaczy no, pewnie tam w Ameryce pewnie nie jest, tak. No. I tam, no, tak. Ale I tam. Nawet tam, no właśnie, bo Dymir zna może lepiej niż ja. Tak. Jest tak awangardowa, że w naszych krajach, naszego regionu, no, nawet ludzie z dużą znajomością języków i kontaktów międzynarodowych badają, bo tak na przykład Maciej Janowski znają, tu Państwo niektórzy wiem, prawda, z Instytutu Historii w Warszawie przecież no, pracuje w CEU, prawda? No, też nasz w Budapeszcie, prawda, angielski, niemiecki, w ogóle różne granty, tak, i on powiada, Domańska wygłosiła to wszystko w Instytucie Historii, tak, a on powiada tak, no, był postmodernizm, no to jak on się zaczął, tak, to ja potrzebowałem 10 lat, żeby zrozumieć, tak? No to już minął, tak? To teraz, prawda, jak to ta posthumanistyka, biohumanistyka, prawda, no to ja teraz około 2020 roku zrozumiem, no, to będzie już po wszystkim, prawda, więc a bardzo dobry fachowiec, prawda? Naprawdę, i z otwartymi możliwościami, otwartymi horyzontami, nie? Więc to może tak, że właśnie ci, którzy tam sięgają tego najbardziej międzynarodowego poziomu, prawda? To jak ona, no to oni się jakoś odrywają nawet od ludzi o dużych możliwościach recepcji. Natomiast racja w tym, że to jest, że ta innowacyjność metodologiczna nie jest duża w Polsce, no to racja polega na tym, że te badania właśnie IPN-owskie, no to one są zupełnie klasyczne, zupełnie tradycyjne, tak? To są takie badania czysto faktograficzne, prawda, które nikt się tam nie zastanawia nad tym właśnie tą narracją narodową, jak ona jest skonstruowana, prawda, tylko to jest wpisywanie kolejnych cegiełek w tą narrację. A to zbadamy jeszcze jedną organizację konspiracyjną, a to zbadamy jeszcze jeden powiat, w którym ktoś tam działał, prawda, i się przeciwstawiał tej czy tamtej władzy, co wzmacnia znowu ten obraz martyrologiczny, tak? I zrobimy to w najprostszy sposób, taki czysto faktograficzny, tak? Z taką wiarą, że źródła prowadzą nas wprost do wiedzy prawdziwego obrazu przyszłości i tak dalej, prawda? Natomiast, więc tu niestety ja nie widzę, tu nie ma zmiany, tak? Bo funkcja tej instytucji nie jest w istocie funkcją rozwoju humanistyki. To jest funkcja instytucji, która ma polaryzować, ma podtrzymywać, tak, tożsamość, prawda? To jest jej funkcja. Natomiast no, właśnie niektóre instytuty panowskie, uniwersyteckie, tam jednak jest ferment, tak? Jest ferment metodologiczny, tu się coś zaczyna dziać.
duża nadzieja jest w tym młodym pokoleniu, niewątpliwie, prawda? I w ogóle cała ta zmiana, którą tu Państwu próbuję opisać, to jest zmiana pokoleniowa po prostu, prawda? To znaczy, no, rozwijają się różne rzeczy, no, choćby to pamięcioznawstwo takie, prawda? Młoda jeszcze nie, to nikuda nie wyszło. Młoda, ну так само, як в одязі мода, так само в історії є своя мода. Потім вона проходить, ну, ходить нова мода, ну, це... To tak jest. No, to tak było. No, tak, no i to w jakiejś tam mierze no, musimy w tym uczestniczyć. No w każdym razie, więc ja bym powiedział, że tutaj z tą polską historiografią, no być może to właściwie się tak jak już któryś raz do tego wraca, tak, że to właściwie trochę wymaga odpaństwowienia, tak, prawda? I wtedy będziemy mieli większą różnorodność metodologiczną i większą innowacyjność, tak? Ale system grantowy temu sprzyjał, jeszcze raz twierdzę. Tak? Temu sprzyjał, owszem. Natomiast utrzymanie tych instytucji tożsamościotwórczych wręcz przeciwnie, tak? I to, że one nie mają żadnego poczucia zależności od wyników, tak? Swojego finansowania, swojego istnienia, tylko mają po prostu takie poczucie trwałości, stabilności, nieprzerwania istnienia, tak? Oczywiście jest przeciwskuteczne całkowicie. To... A czy były jakieś spróby wysuwać hipotezy, od czemu polski проекти не отримують грантів Європейського Союзу. Ну, то, я не кажу, щоб це доведені були гіпотези, але просто... Тому що перед тим, як відповісиш на це, то я, може, трошки додам до вашого запитання, бо, власне, у мене також було таке подібне запитання, і трошки прокоментую з власного досвіду, бо я так намагався стежити за цими дискусіями про кризу гуманітаристики, історії і тут в Східній Європі, і в Західному світі. І мені все-таки видається, що криза є і на Заході, тільки дійсно вона там почалась раніше, десь уколо в кінці 70-х, уколо 80-ті, 90-ті роки, і тому це вже там трошки довше обговорюється, і є трошки на інших стадіях, і інакше проявляється. І от те, що ми бачимо у Еви Даманської, і всі ці підходи постгуманітаристики, біогуманітаристики, це одна зі спроб якось відповісти на цю кризу, але вже з тієї північноамериканської перспективи. Криза полягає в тому, про що Томаш говорив, власне, в тому, що дійсно ця традиційна функція гуманітаристики, і не тільки гуманітаристики, а університетів, вона, власне, полягала в тому, що ми створюємо, підтримуємо і популяризуємо національну культуру. І ця функція дійсно, принаймні в Сполучених Штатах Америки, вона закінчилась абсолютно. Тобто, і постало питання, а що далі, навіщо потрібна гуманітаристика, так? І, власне, те, що Європейський Союз зараз часто дійсно в своїх документах говорить про те, що завданням університетів, завданням гуманітаристики є ця excellence, да, тобто такі високоякісні наукові дослідження. Воно з одного боку в цій бюрократичній мові і в цій логіці воно працює, що треба вища якість, якісь результати, ми даємо гроші тим, хто є якіснішим. Але залишається питання, навіщо нам ця якість потрібна, да? Як перед громадянами, зокрема, і нам самим для себе обґрунтовувати, навіщо ми це робимо. Тільки для того, щоб робити більш якісні дослідження, ще там дізнатись більше про це минуле, якщо ми говоримо про історію, але навіщо? Тобто питання, навіщо, все одно залишається. І якось пояснювати і собі, і громадянам, бо ми маємо легітимізувати своє існування. Да? Якщо ми не створюємо національну культуру, то що ми робимо? От проєкт Даманської, те, що вона намагається просувати, це одна зі спроб, да, відійти від цієї інструменталізації історії для держави, для нації, для якихось таких біжучої політики, але все одно це така ангажована гуманітаристика, і вона це відверто говорить, тобто показати, що гуманітаристика може бути потрібна цьому суспільству з точки зору екології, з точки зору цих проблем біологічних, тобто збереження видів, тобто якогось такого біологічного життя на нашій планеті. Але так само це спроба дати якусь таку інструментальну функцію, але не таку політично безпосередньо інструменталізовану, як ми маємо з цією націотворчою функцією. І тому мені видається, що для нас, для всіх, і це те питання, яке, власне,
ця лекція дуже добре нас змушує замислитись, якщо ми все-таки відходимо від цієї націотворчої функції, яка дійсно для історії була ключовою, то що поза тим, що ми якісно досліджуємо, ми ще можемо запропонувати і навіщо? Тобто, і це питання, мені видається, ну, вимагає серйозних рефлексій. Тепер прошу відповісти на питання Андрія. Так, але перепрошую, позвольте, я вже згубив контакт. Які, можливо, існують, чи причини, чи спекуляції, чи гіпотези щодо того, що Польща не отримує європейських наукових грантів? To znaczy to podsumowanie Wołodymyra jest chyba doskonałe, prawda, tej problematyki. Natomiast swoją drogą, natomiast odpowiadając na to pytanie, właściwie publicznie nie spotkałem się z jakąś naprawdę przekonującą analizą tego. Kolejne ministerstwa, które robią te reformy, kładą nacisk cały czas na tą zamkniętość nauki. Znaczy, że cały czas to się toczy głównie w języku polskim, tak? Niewystarczające uczestnictwo w wymiarze międzynarodowym. Zbytnie zainteresowanie problematyką własnego kraju czy regionu, tak? A nie problemami uniwersalnymi. Prawda? I chyba rzeczywiście takie są przyczyny. To znaczy, jedyny raz, kiedy pamiętam, kiedy humanistyczny projekt Polski dostał to finansowanie z European Research Council, to był projekt badaczki młodej z Uniwersytetu Warszawskiego, która chciała badać języki, jakieś poasteckie języki środkowej Ameryki, Meksyku. Tak? I on nie miał żadnego związku z regionem, żadnego związku z tymi funkcjami tradycyjnymi. On nie był europejski. W ogóle. Więc mógł równie dobrze wyniknąć, prawda, ze środka Afryki czy ze środka Azji i on dostał. Tak? Więc ja tak myślę, że tak jest. Prawdopodobnie te, które dostają, tak, one rzeczywiście są tego typu i z tych innych krajów. Tak? I tutaj Czesi czy Węgrzy, czy to są po prostu wiele bardziej umiędzynarodowieni. Tak? A powiadam, bardziej umiędzynarodowione są małe kraje właśnie. Tak? Dlatego, że to wszędzie widać. Ja tam się trochę kontaktowałem z tymi badaczami, historykami z krajów bałtyckich. Tak? Jak pisaliśmy jedną z tych książek, to się okazywało, że oni mają o wiele większą świadomość, że jeżeli nie wyjdzie po angielsku, to tego prawie nikt nie przeczyta. No bo po litewsku, czy po estońsku, czy to tak mało osób, prawda? Że to musi być po prostu umiędzynarodowione. W związku z tym od razu tak wpisanie w obcym języku, czy przynajmniej tłumaczenie wydawa. Polska czy Ukraina, tak, to są kraje na tyle duże, tak, że jeszcze cały czas funkcjonuje dużo ludzi wyłącznie wewnątrz tego życia naukowego i wyłącznie tych wewnętrznych problemów, tak zwanych narodowych problemów, prawda? I tylko one je badają, prawda? Chyba takie jest odpowiedź na to pytanie, tak mi się wydaje. No. Czym mniejszy kraj, prawda? Tym jest silniejsza motywacja. Z drugiej strony, czym większy kraj, zwłaszcza należący do tej szóstki, tak, języków kongresowych, tym oczywiście, prawda, właśnie w tych językach chcą się ci inni wypowiadać i publikować. No, w związku z tym on już jest samym międzynarodowym tym krajem. No, co Litwo może istotnie sprawy, kiedy nie ma zachęcenia? Ще є питання, прошу. Це навіть не стільки питання. Я не можу сказати, скільки дається тих грантів з Унії Європейської, але, наприклад, я знаю зі своєї дослідницької ділянки, що дуже активна є інтервенція німецьких грошей у польську історію, зокрема у вивчення пізнього середньовіччя і ранньомодерного часу. І німці не просто дають гроші на окремі проекти, а вони перекладають з власної ініціативи ті речі з польської історіографії, які вже там 10-15 років тому вийшли, саме для того, щоб удоступнити їх для європейського читача. І, можливо, це теж, я знову ж таки не знаю, висуваю тільки гіпотезу, можливо, із цієї перспективи, ну, на членів Унії просто покладені якісь негласно обов'язки підтримувати ту чи іншу науку, бо німці дуже активно підтримують польську історіографію. Настільки активно, зокрема, мені здається, що в ранньомодерний час, якщо раніше польська історіографія черпала свої ідеї безпосередньо з французької через культуру, з французької історіографії якісь ідеї, то зараз ці ідеї доходять виключно через німецьку історіографію. Ми можемо навіть прослідкувати таке своєрідне віддзеркалення. Роблять німці, з'являється проект у поляків. От,
Власне, тому що фінансується. Є тутай певне, напевно, віле, здаєм ще трафних обсервацій. Żeby jeszcze to jakby pogłębić to, tą obserwację, można powiedzieć, że no, jak Państwo wiecie, są te projekty badań na historii na drugim poziomie, tak? Raczej historii symboli historycznych, prawda? Od Pieranory, tak, we Francji, prawda? Od tego pierwszego projektu, niemieckie, austriackie, holenderskie projekty narodowe, tak? Miejsc pamięci, tak? I historii symboli. Otóż powstał projekt polsko-niemiecki właśnie. Tak? I w czterech topach, tak? I w tym projekcie między innymi Niemcy przewidują wydanie czterech tomów po niemiecku, wydanie czterech tomów po polsku, wspólne polsko-niemieckie miejsca pamięci i przewidują wydanie tomu piątego w Niemczech, gdzie jest polska socjologia, tak? W badaniach pamięci, teksty teoretyczne i tak dalej. Więc rzeczywiście jest, i pani pada z tego podwórka mediewistycznego bardziej, tak? Czy wczesno-nowożytnego, ja bardziej z tego badań na drugim poziomie. Jest to zainteresowanie, ale moim przekonaniem ono nie wynika z jakichś nieformalnych porozumień wewnątrz Unii Europejskiej. To jest kwestia no, w polityczny kontekst pojednania polsko-niemieckiego, moim przekonaniem. Tak? I to jest, że istnieje Instytut Niemiecki w Warszawie, prawda? Historyczny. Nie w ogóle Instytut, historyczny. Prawda? Więc, że jest ta wymiana młodzieży silna i tak dalej, prawda? Więc tu znowu powstaje pytanie, czy tu, mam takie pytanie, tak, a co będzie, jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej? Czy jakiś sąsiad będzie tę rolę odgrywał? Otóż tu, no właśnie, tylko tym sąsiadem chyba nie mogą być Polacy. Dlatego, że oni sami nie zdekonstruowali swojej roli, prawda? Tego narodu dominującego Rzeczypospolitej, prawda? I Niemcy zdekonstruowali tą rolę. No, dopomogła im w tym klęska w II wojnie światowej, prawda? Dopomogła im w to przezwyciężanie historii, tak? Czyli to Vergangen Heilsbewältigung, tak? Jak oni to nazywają, prawda? Że oni cały czas przepracowują tą swoją winę, tak? W związku z tym, prawda, nikt w Polsce nie powie, że niemiecki historyk i niemieckie pieniądze na badania historyczne to jest pewnego rodzaju jakiś wyraz wyższości, tak, postkolonializmu, paternalizmu. Nie. Bierze się te pieniądze chętnie. Stosunki są partnerskie, tak? No, na ile możliwe, no nie w pełni pewnie, nie w 100% partnerskie, ale w dużej mierze, tak? Obawiam się, że w przypadku Polski, gdyby Polska próbowała w tę rolę wchodzić, prawda? Bo rzeczywiście my, to nie jest przepracowane w Polsce, to są dopiero początki przepracowania tej roli, prawda? Naród tworzący Rzeczypospolitą, prawda? Serce jakiejś cywilizacji swoistej Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? I odbiór takiej roli byłby chyba kontrowersyjny. Pomijam, że Polska nie ma tyle pieniędzy, prawda? Co Niemcy, no, na działalność na zewnątrz, nie? Swoją drogą, to też oczywiście. Także.